Cześć, dzień dobry, witam Was w drugim dniu świąt. Dzisiaj zabrałam Was na plażę, godzinę 40 ode mnie. Nazywa się Surf City, czyli po prostu miejsce do surfowania. Zaraz Wam pokażę plażę, ale jestem bardzo podekscytowana, bo już widzę, że będzie bardzo ładnie i widziałam na zdjęciach. Jestem w New Jersey, także podlinkuję Wam to miejsce, napiszę Wam to miejsce dokładnie, jak się nazywa, pod spodem. No i taki króciutki epizod chciałam Wam pokazać, coś ciekawego. Tutaj właśnie wygląda, widzicie się, jak tutaj jest pięknie, jakie piękne domy, ale te domy na pewno kosztują miliony dolarów. A tutaj jest widok, także... Nie jestem tak za tym, żeby sama tak chodzić po plażach, ale myślę, że jest dosyć sporo ludzi. Zaparkowałam blisko samochód. Jest przepięknie, słuchajcie. No i tutaj właśnie ludzie surfują, także to jest doskonałe miejsce na surfing. Dosyć spore fale, w szczególności jak jest zima. Co prawda to nie jest Kalifornia albo Australia, ale wiem, że to jest takie bardzo znane miejsce, jeżeli chodzi o ludzi, którzy uwielbiają surfować. No już powoli uciekam do domu, byłam tak na chwilę zobaczyć, ale jest przepiękna plaża, jest bardzo ciepło, mamy 10 stopni. Byłam na święta w Connecticut i tam był śnieg i było zimno, a tutaj 2 godziny w dół to już jest po prostu zupełnie inna pogoda, tego się nie spodziewałam. I tak, chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, a przede wszystkim takiego trochę odcięcia się od różnych toksycznych osób, trochę spokoju, realizacji swoich planów. Ja to mam nadzieję, że uczynię. I będę Was brała w jakieś ciekawe miejsca, jeżeli chodzi o nowy rok. Nowy Jork, nowy rok. Tak się będzie nazywać mój, że tak powiem, tytuł przewodni mojego kanału na przyszły rok. Byłam właśnie w tym sklepiku i wszystko było na przecenie i kupiłam sobie piękny sweter. Jestem taka zadowolona. Wykorzystałam mój prezent świąteczny. Idę jeszcze tutaj na plażę, ale chciałam pójść na sushi i za bardzo nie wiem, gdzie to sushi jest. Nie mogę znaleźć, ale chciałam Wam pokazać, jakie piękne mini miasteczko. Bardzo ładnie. To są takie typowe amerykańskie plażowe miasteczka, tak mniej więcej wyglądają. No i oczywiście sushi jest zamknięte, więc idę w poszukiwaniu jakiejś restauracji. Wzięłam sobie sushi, idę sobie zjeść na plaży, ale zobaczcie, jak tu jest pięknie, cicho, spokojnie, cudownie jednym słowem. Tu jest właśnie droga, można sobie tutaj usiąść. I no powiem Wam, pięknie, naprawdę. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie zostać tutaj na zachód słońca, bo myślę, że zachód słońca będzie piękny, ale nie wiem właśnie, o której jest zachód słońca. Dzisiaj zachód słońca jest o 4:34, więc mam jeszcze półtorej godziny czasu. Myślę, że warto tak przejść się samemu czasem na spacer, oczywiście tam, gdzie jest w miarę bezpiecznie, żeby nie było, i popatrzeć na ludzi i przemyśleć parę spraw, ale teraz właśnie idę, bo chciałam zobaczyć, jak koleś surfuje,
Właśnie ja zawsze się chciałam nauczyć surfować i jak wyjeżdżałam na Florydę, to myślałam, że tam się nauczę surfować, ale tam wam powiem, że w ogóle nie ma fal, więc jak ktoś z was planuje surfowanie na Florydzie, to niech zapomni, nie ma opcji. No i chyba to wszystko, chciałam wam tylko pokazać takie piękne miejsce, do którego się wybrałam. Zjadłam moje sushi i słuchajcie, trzymajcie się, myślę, że już po nowym roku się zobaczymy, czyli już niedługo. Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku i dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. Pa, pa!